Dzień dobry. Dariusz Bugalski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na K3. To będzie na zakładkę rozmowa, tak jakby z poprzednim odcinkiem. Pojawiła się w nim praca Stanisława Drużdża, wybitnego polskiego artysty, poezja konkretna. Wyobraźmy sobie te słowa zapisane w taki oto sposób. Słowa są trzy. Na górze. Wielkimi literami. Będzie. Potem mniejszymi nieco. Będzie. Będzie. Na środku. Coś jeszcze, o czym zaraz powiem. A niżej. Było. Większymi. Było. Jeszcze większymi. Było. Robi się z tego taka kokardka, taka klepsydra. Tak się też ta praca nazywa. A w środku, na tej szyjce, na tym przewężeniu, najmniejsze jest. A właściwie powinno być największe, prawda? Jest. I ja myślę, że ta praca to właściwie jest streszczenie tego, czym jest mindfulness. O nim dzisiaj będziemy rozmawiali. Zresztą już kiedyś rozmawialiśmy. Sprawdzam. Tak, odcinek 66, półtora roku temu, dawno. No i ja myślę, że ta rozmowa będzie dopełnieniem tamtej, kontynuacją. Mindfulness. Wydaje się, że to jest oklepany temat. Że z mindfulness zrobił się produkt, no albo taki lans na Instagramie, no nie wiem, co tam jeszcze innego. Ale bardzo się cieszę na tę rozmowę, bo moje rozmówczynie są wyjątkowe, z ręką na sercu. No i mówią też wyjątkowo ciekawe rzeczy. Zapraszam Państwa serdecznie. Zaczynamy? Zaczynamy. Panie napisały książkę Odkrywanie Mindfulness. Zgadza się. I te panie to są, może przedstawcie się bardzo proszę. A mogę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Nazywam się Katarzyna Kędzierska i jest mi super miło tu dzisiaj gościć. Cudnie. Małgosia Jakubczak, współautorka książki, zaszczycona dzisiejszym zaproszeniem. No to cóż ja mogę powiedzieć? No dobrze, to ja może powiedzieć mogę tyle, że książka jest znakomita, chociaż ona trochę odstrasza od mindfulness. To znaczy, tak, ona tak pokazuje nasze redaktorki mówiły podobnie. Tak? Tak. No właśnie. Czyli nie jest propagandowa. Zaleta. Jest prawdziwa. Rozmawiam dzisiaj z pionierką i z minimalistką. Tak, może tak być. Prawda? Może. Pani Katarzyna minimalistka, ma pani społeczność wokół siebie dużą. Tak, od 10 lat prowadzę bloga, który się nazywa Simplicity. Aha. I rzeczywiście jest to największy w Polsce blog w tej tematyce. A pani Małgorzata to jest pionierka tego ruchu. No można tak to powiedzieć. No tak. O ile wiem, o ile jest mi wiadomo, to jestem pierwszą osobą w Polsce, która tutaj weszła z uprawnieniami do prowadzenia kursów Mindfulness Based Stress Reduction, które są podstawowym treningiem mindfulness. I jako osoba o takim zacięciu społecznym od razu spróbowałam podzielić się tym i ufundowałam Polski Instytut Mindfulness. No więc tak. Myślę, że niewielu jest w Polsce nauczycieli i nauczycielek, które nie przeszły przez ręce Małgosi. No i co z nimi jest teraz? Zadowoleni? Bo jak to jest takie o zniechęcaniu, to... Prowadzenie zajęć mindfulnessowych, uczenie mindfulness jest jakąś relacją prowadzącego z uczestnikami. Nauczyciel oferuje swoją praktykę, siebie. Dla mnie oczywiste jest to, że w tej branży widoczni są ci najbardziej autentyczni. To może porozmawiajmy o tym, co oferuje mindfulness, ale najpierw zacznijmy od nie. Czego nie oferuje? Tak, bo ta książka jest oparta na tym właśnie koncepcie dialogu, wymiany doświadczeń, ale druga część tego konceptu jest taka, że to jest na nie. Czego nie oferuje mindfulness? Czym nie jest? Zróbmy taką wyliczankę, bardzo proszę. Czym nie jest? Nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie? Nie. 16 lat pani praktykuje, to znaczy, tak, że jest. Nie. nie jest niczym nadzwyczajnym. I dla mnie ważne jest podkreślanie tego, że elementy treningu mindfulness, czyli ćwiczenia, czyli medytacje, one może mają jakąś taką opinię czegoś nadzwyczajnego, ale nie są niczym nadzwyczajnym. Są po prostu powtarzalnymi ćwiczeniami, które angażują określone części naszego mózgu, i to wywołuje mechanizmy zmiany. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. To mało seksji się zaczęło. A, dobra. No dobrze, ale
Czym nie jest jeszcze? Niczym specjalnym. Nie, no dobrze, niechże nie tak jest będzie. Niemyśleniem. Bardzo częsty stereotyp, że medytacja ma prowadzić do takiego stanu, w którym ja nie będę myśleć. Jesteśmy tak zmęczeni tymi myślami, bo tak żyjemy w swoich głowach, że jak ktoś nam powie, pomedytuj, będziesz taki spokojny. Do spokoju wrócimy za chwilę. Ale że nie będziesz myśleć, to jest takie atrakcyjne. Przez chwilę będę miał trochę spokoju, relaksu, tego niemyślenia. Nie. 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 Czyli nie, to słowo jest kluczem dzisiaj. No co dalej, wyliczanka? No nie jest też relaksacją, jak już tutaj Kasia wspomniała, to magiczne słowo spokój bywa efektem ubocznym, powiedziałabym. Ale mindfulness sama w sobie nie jest relaksacją. Nie. Sama? Sama. A dlaczego ona, tak sama? No to ona jest. Ona? Pewnie. No to mamy coś z pozytywnej strony. Czym on jest? Czym ona jest? Kobieta? Ja myślę, że to Małgosia może wyjaśnić, bo dla mnie intuicyjnie rzeczywiście mindfulness jest kobietą. Natomiast pamiętam, że jak Małgosia w trakcie których zajęć powiedziała o tym na głos, to było dla mnie takie ważne. No to słuchamy. Od czego by tu zacząć? Zacznę od słów, które mnie osobiście się kojarzą z mindfulness. Świadomość, przytomność, wrażliwość, empatia, wyobraźnia, taka interpersonalna. Rodzaj żeński wszędzie. Tak, tak. Mało tego, jakie są skutki? Harmonia, równowaga. Czyli coś na tak jednak. Tak, te atrybuty uważności, mindfulness, mnie osobiście skłaniają do spojrzenia na to w aspektach kobiecych. To nie jest tak, że ja czy my jako współautorki chciałybyśmy, żeby wszyscy myśleli o mindfulness w kategoriach kobiecości, ale zachęcać ludzi do tego, żeby wiedzieli, czy trenują mindfulnessa, czy mindfulness. Mhm. To dla mężczyzn też jest perspektywa jakaś? O, jest. Właśnie, bo to jest kolejny stereotyp, że medytacja czy mindfulness to jest tak dla bab, dla kobiet. Ale kobiety chyba częściej uczestniczą w takich rozwojowych różnych działaniach. No i tak się tworzy stereotyp. A rozwój, czy też nie jest rozwojem? Ta mindfulness. Czy ta mindfulness jest rozwojem? No tak, bo to jest takie słowo wytrych. Zresztą mindfulness też chyba jest takim słowem. Ach, to pewnie zależy, czym jest rozwój, ale gdzieś tak w pierwszym odruchu tak, powiedziałabym, że jest rozwojem. No bo dlaczego nie? A zmianą? Jaką? Zdecydowanie jest. O, tak. No to jaka? Na wielu, wielu poziomach. Osobistą, społeczną. Trudną, przyjemną, nieuniknioną. Ważną. Nieuniknioną. Dla wszystkich? Czy są jakieś przeciwwskazania do tego, żeby praktykować mindfulness? Przeciwwskazania są. Warto, aby nauczyciel prowadzący uświadomił potencjalnemu uczestnikowi, że różnie to bywa. Że czasem jest taki moment w życiu określonej osoby, że to nie jest ta chwila. Czasem jest tak, że to nie jest ta osoba z racji właśnie różnego rodzaju dysfunkcji, chorób psychicznych, uzależnień. Duży wątek, natomiast generalnie rzecz biorąc jest niewielka grupa, ale dość konkretna tych osób, które nie powinny się angażować w tego rodzaju aktywności. Jeśli ktoś trafi do nauczyciela medytacji mindfulness, który wie, co robi, te informacje usłyszy. I czasami to jest bardzo zaskakujące, bo mamy mentalność wolnego rynku. Ja chcę i chcę zapłacić, więc mi masz to dać. I te osoby czasami jak słyszą, słuchaj, może to nie jest dla ciebie dobry moment, może inne narzędzia są ci bardziej przydatne, to czasami bywa bardzo zaskakujące. Wolny rynek jest ciekawym motywem. No mamy. No mamy. No ale chodzi o to, że mindfulness stał się elementem tej gry rynkowej. Że on stał jest się czymś, towarem, tak. Tak, czymś, narzędziem służącym zarządzaniu na przykład. Też. Prawda? I też tego dotyczy krytyka, nawet nie tylko mindfulness, ale w ogóle psychoterapii. Mhm. Że to jest produkcja takich szczęśliwych ludzi. Mhm. Przykrawanie ludzi do potrzeb społeczeństwa sukcesu. No wiadomo jakiego, takiego z telewizji. No tak, i ze wszystkich stron słyszymy możesz. Tak. Też dlatego nam zależało na napisaniu książki, gdzie to nie wybrzmi. Żeby ludzi zniechęcić. Żeby pokazać, że są dwie strony medalu, żeby pokazać, że ta prawdziwa zmiana, której często szukają, potrzebują, życzą dla siebie, ona nie zawsze jest różowa, puchata, błyszcząca. Wymaga pracy, wymaga trudów, wymaga nieprzyjemności. My chcemy złotej pigułki, a mindfulness nie jest pigułką na wszystkie leki, na wszystkie choroby. Jak to nie jest, jak pani powiedziała, puchate i różowe, takie. I różowe to jakie? Takie miziaste. To jakie to jest? Jest i takie, i takie. Czasami jest różowe i puchate, a czasami jest czarne, brzydkie i kłujące.
I takie jest też życie, czasami różowe i puchate, a czasami czarne i kłujące. I żeby doświadczać pełni tego życia, trzeba nauczyć się być i z tym, i z tym. A po cholerę, i to daje mindfulness. Doświadczać pełni życia, jak jest brudne, czarne i za dużo tego i tak jest. Ale jak ktoś nie chce, to nie chce. Jak chce, to po co to robi? Właśnie dlatego, że widzi sens w doświadczaniu pełni życia. No jaki jest ten sens? Dla mnie? Mhm. Dla mnie osobiście, to jest moje osobiste. Tak, no bo ta książka też jest taka, że panie się dzielą swoimi doświadczeniami. To jest wartość tej książki. Ja nie chcę przeżyć życia jak zombie. Chcę go doświadczyć. A żeby go doświadczyć w pełni, potrzebuję znaleźć w sobie zgodę i na to, co różowe i puchate, i na to, co czarne i kłujące. I co wtedy będzie? I wtedy będzie właśnie pełnia życia. Zrobiłam sobie niedawno tatuaż. Tak, widać go. Pokażę, ja to nie widzę. To kółeczko takie. Tak, jest to po prostu okrąg, a dla mnie on właśnie symbolizuje pełnię życia. Wszystko to, co przyjemne i co nieprzyjemne. Ale okrąg jest pusty, a co w środku jest? Wszystko, co ma być. Aha, to my tak rozmawiamy. No dobrze. No właśnie, ja bym się tak się filozoficznie zrobiło. Rozmowa sokratejska, ale ja próbuję, ale się nie udaje. Ale ja tutaj chciałabym dorzucić o tej pełni życia, że doświadczanie pełni życia tych właśnie stron, nazwijmy to jasnych i ciemnych, to myślę, że właśnie doświadczanie pełni życia, czy też droga do tego doświadczenia sprawia, że jesteśmy też gotowi doświadczać pełni siebie, tych swoich stron jasnych i ciemnych, mieć na to zgodę, mieć na to przestrzeń, że czasem jestem mądra, piękna, urocza i długa lista różnych miłych przymiotników, a czasami wręcz przeciwnie, wredna, głupia i zacofana. Już. Każdy człowiek tak ma. I właśnie dla mnie ta samoświadomość, która prowadzi do mądrości w efekcie, jest, no właśnie jest takim darem dla siebie, żeby mieć zgodę na to, że po pierwsze bywam taka i bywam taka i że w momencie, kiedy odkrywam, że teraz jest właśnie chwila mojej trudności, głupoty, czego tam jeszcze, bólu, złości i brzydoty, to nic nie znaczy. To nie znaczy, że stałam się niewartą, o obniżonej wartości osobą. Tak jak i życie, to, że bywa nieprzyjemne, bolesne i trudne, nie znaczy, że jest niewartościowe. Szczęście, jak się do tego ma. Pani powiedziała o mądrości, a my szukamy, no myślę, że każdy szuka szczęścia, każda nawet chyba, co? Ta mindfulness też to daje? Ja już chyba nie. Miałam taki etap w swoim życiu, przyznaję, kiedy byłam zafascynowana psychologią pozytywną. Tym szukaniem szczęścia, czytałam pracę Seligmana, czytałam pracę Soni Lubomirskiej. To było fascynujące, te badania są fascynujące. Ale nie wiem, czy to kwestia mindfulness, czy to kwestia dojrzałości, wieku, czy wszystkiego pewnie razem, ale mam takie poczucie, że nie szukam szczęścia. Poczucia sensu, akceptacji, współczucia, różne słowa się pojawiają, wolności, która jest dla mnie wartością ważną, tak, a i owszem. Ale szczęście jest często traktowane trochę jak taki święty graal. I się wydaje, że jak ja to szczęście właśnie tego graala złapię w te swoje łapki, to ta trawa wreszcie będzie taka zieloniutka i oczywiście zieleńsza niż u sąsiada, nie? Bo tam dla niektórych to też jest warunek szczęścia, tak, więc ważne. Wiadomo. Dlatego to szczęście to już trochę odchodzi ode mnie, ta koncepcja szczęścia chyba. A ja bardzo lubię szczęście, lubię je odkrywać, lubię go szukać w sobie. Nie w znaczeniu takim, że teraz będę szukać tych momentów, kiedy się czuję szczęśliwa, ale jakoś lubię przypominać sobie też i innym, że każdy ma swoje szczęście. I to szczęście z tą trawą, zieleńszą niż u sąsiada, bywa, ale bywa też tak, że może być tak, że szczęściem jest świadomość, że taką mam tęsknotę, a jednocześnie mam w sobie ten dystans i mądrość, o której wspomniałam, notabene też kobieta. Ale dystans to mężczyzna. Ale bliskość to kobieta. To prawda. No prawda. A odwaga to jest kobieta. Jasne. No i właśnie to wymaga odwagi. Odwagi dystansu, czyli siły męskiej i żeńskiej. Pojawia się metafora lustra bardzo często. Tak. Że to jest takie polerowanie lustra, w którym zobaczymy prawdę. Ja bym bardziej powiedziała, że właśnie mindfulness jest takim lustrem. Prawdziwym, takim czystym, takim kryształowym, właśnie, które pozwala nam zobaczyć swoją twarz. No ta praktyka jest jakby polerowaniem tego, bo tam mogą być różne paprochy, brudy, tak. No w tym sensie. Słynny wiersz Herberta, zupełnie nie w duchu mindfulness, ale w duchu tej metafory o panu Kogito, który obserwuje w lustrze swoją twarz. Państwo to pewnie znają ze szkoły, mam nadzieję. Mamy kogoś, kto patrzy w lustro, no i widzi defekty. Uszy, jak muszle ze skóry,
odstające, oczy rozstawione nieprawidłowo, ospa, która znaczyła kaligraficznym piórem jego twarz i tak dalej, i tak dalej. Refleksja w duchu, powiedziałbym, psychologii ewolucyjnej może bardziej. Tak, trochę tak. Tak. I mimo to, że ten ktoś nacierał uszy Mozartem, to i tak został taki, jaki był, jak jego przodkowie. Puenta jest taka. Przegrałem turniej z twarzą. A to wymaga odwagi, żeby stanąć i zobaczyć. A tutaj ten turniej z twarzą, gdybyśmy szli w tę stronę metafory, to jaka jest miara zwycięstwa? W tej metaforze jest dużo o wygrywaniu i przegrywaniu, a mindfulness z wygrywaniem i przegrywaniem nie ma nic wspólnego. A z czym? Z posiadaniem wiedzy albo jej brakiem. Posiadaniem świadomości albo jej brakiem. Z otworzeniem się na tę wiedzę albo zamknięciem. To zupełnie nie jest o wygrywaniu albo przegrywaniu, o byciu lepszym albo o byciu gorszym. Bo nam się automatycznie tego typu skojarzenia pewnie mogą pojawiać w głowie. Tak, zwłaszcza, że takie słowa jak samo i tak dalej. Samoświadomość, samoakceptacja, no różne tam na samo. To by oznaczało takie mocno egotyczne podejście, prawda? I to się może jakoś, być. Może tak być. Z mindfulness, z tą mindfulness. No pani mindfulness bywa czasami prowokująca. I wydaje się, no to w końcu sexy coś się robi. Nareszcie coś sexy. Wydaje się, że właśnie tak trochę jest, że to lustro jest prowokacją. Spójrz, zobacz siebie i spytaj siebie, czy masz odwagę stwierdzić, że te twoje oczy są za blisko osadzone, że ta ospa jednak coś tam napisała, że te uszy to coś tam. I co z tym robisz, że odkryłeś? To co, to porażka? Przegrałeś turniej z twarzą? A może turniej jest czymś w rodzaju treningu, doskonalenia swoich sił, kompetencji, umiejętności? Owszem, możemy się pozmagać, popatrzeć, ale to nie ma mowy o wygrywaniu. Ale to znaczy jednak, że tak zakładam, do mnie mój, nie wiem, czy tak się mówi, że człowiek się od tego lepszy robi jednak. Jak się pozmaga, no to by tak wyglądało. Właśnie bym strasznie chciała uciec od tego słowa lepszy, bo to słowo lepszy wkłada nas w taki tok rozmowy na przykład o samodoskonaleniu. Znowu samo. Bardziej bym szła w tą stronę, że staje się pełniejszy. Że ten człowiek staje się pełniejszy. Turniej z twarzą to turniej z twarzą, a teraz dołączmy do tego turnieju z twarzą turniej z ciałem. I z tym wszystkim. I z tymi na przykład wszystkimi przekonaniami, ale nawet z ciałem, z tymi wszystkimi przekonaniami, które mamy na temat swojego ciała, jak staniemy nago przed lustrem. I co wtedy? No i co wtedy? No albo uciekniemy, albo odważymy się. A jak już się odważymy, to możemy zebrać wiedzę na temat tego, jaki ja jestem. Nie lepszy, nie gorszy, nie fajniejszy, nie głupszy, po prostu jestem jakiś. I jeśli ja będę miała odwagę i otworzę się na tą prawdę, na swój temat, to jest taki pierwszy krok do rzeczywistej potem zmiany, bo ja mogę zechcieć zmienić niektóre części siebie, które uważam, że warto zmienić. Ale mogę też postanowić, że nie chcę ich zmieniać. I jedno i drugie jest okej. To jest dla mnie przykład tej nieuniknioności zmiany. Jeżeli człowiek zobaczy, uświadomi sobie, uprzytomni sobie jakieś te swoje jakości, takości, to ma wybór. Zaczyna mieć też świadomość, że oto stoję w momencie wyboru, czy idę w kierunku zmiany, czy być może ta zmiana polega na tym, że zaczynam się godzić na to, na co się nie godziłam jeszcze wczoraj. W sobie, w świecie, w otoczeniu. Więc... Czyli tak jest dobrze i tak jest dobrze. Właśnie mam wrażenie, że to dobrze, lepiej, to są takie słowa, które do samej uważności, do mindfulness nie przystają. Pytanie, powiedziałabym, otwierające bardzo często różnego rodzaju spotkania, relacje nauczyciel-student, to jest pytanie takie, co czujesz? Nie jak się czujesz, tylko co czujesz? Zresztą wystarczy zapytać każdą osobę przypadkową lub konkretną, jak się czujesz, odpowiesz mi dobrze albo niedobrze. Już. Zamknięte. Natomiast w momencie, kiedy zapytasz, co czujesz, wtedy szansa na dociekanie, na sprawdzenie, co jest żywe, co się dzieje, bez konieczności oceniania, oszacowania, czy to jest dobre, czy lepsze, czy może słabe jakieś. Co jest żywe, to jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała. No to może to jest klucz. Wytłumaczę tendencję moich pytań. No bo jak coś ćwiczymy, to też rodzaj ćwiczenia, praktyka. Chcemy być lepsi? To jest praktyka. Czyli ćwiczenie, czyli trening. Chcemy jakiegoś celu. Chcemy być lepsi od kogoś, od siebie dawnego i tak dalej. Od siebie dawnej. No to jest zrozumiałe. I tutaj mamy problem, że to nie chodzi o to. Że mimo, że ćwiczymy, to nie chodzi o to, żeby być lepszy, tak? To na tym polega trudność. Tak, mamy silną potrzebę celu. Większość osób
Myślę, że wszystkie osoby, które przychodzą na treningi mindfulness czy na kursy MBSR, przychodzą z oczekiwaniami. Oni czegoś chcą. Dla siebie. To zrozumiałe całkowicie. Czasami, tak, i czasami jest to uświadomione, czasami nie jest to uświadomione. I to jest okej, że tego chcą. Tylko jeśli zaczynamy medytację z założeniem ja chcę się uspokoić, nie ma szans. To jest największy paradoks, że im bardziej chcę, tym bardziej nie dostanę. Tak jak myślenie o różowych słoniach, czy dokładnie, jakichkolwiek, prawda? Nie myśl, no to wiadomo, że będą że większe będę. Nawet. Czyli jak rozumiem, nie wiem, czy dobrze rozumiem, że to może się stać, to coś przy okazji bardziej, jako produkt uboczny tego polerowania lustra, tak? Tak, właśnie to jest ten produkt uboczny. Nie wszyscy mamy w sobie dość cierpliwości i determinacji, żeby wystarczająco się zaangażować w trening, żeby doświadczyć tego efektu ubocznego, bo on ma związek z nieuniknionymi zmianami w mózgu. Mhm. Nieuniknionymi. Ja to wyprzedzając może nieco tok tej rozmowy, tam wtrąciłem słówko pytanie o emocje. Mhm. Jest taka słynna, oklepana już opowieść, ale znacząca opowieść o tych dwóch wilkach, które walczą w sercu. O władzę. Czyimś. Ta tak zwana indiańska opowieść, że ten jeden czarny, drugi biały. Tak, tak, przemielono na milion sposobów. No właśnie, ale panie też mielą tę opowieść. Tak, to ja ją dokładnie mieliłam. Mieliłam przemielenia. Ta opowieść zawsze wydawała mi się strasznie niekompletna. Dlatego, że jeśli założymy, że są te dwa wilki, biały i czarny, i z reguły te dwa wilki reprezentują pozytywne i negatywne emocje, na przykład pozytywne, negatywne myśli, już abstrahując od tego, że nie ma czegoś takiego jak pozytywne i negatywne, ale w tym momencie nakładamy im taką łatkę właśnie czegoś jasnego i czegoś ciemnego. I mówi się bardzo często we wszystkich coachingach i tej takiej toksycznej pozytywności, karm białego wilka, że tam musisz karmić, musisz myśleć tylko o dobrych rzeczach. Nie karm tego czarnego, nie myśl o złych rzeczach. Co się dzieje? Kłodzimy tego czarnego wilka. A ten czarny wilk reprezentuje całą ogromnie ważną sferę naszej emocjonalności, naszej istoty, bo przecież te wszystkie emocje, które postrzegamy jako negatywne, czyli złość, smutek, wstyd, wstręt, idąc po tych podstawowych, jak zaczniemy je wypierać, czym się kończy? Depresją, wypaleniem. A to wszystko wskutek tego, że głodzimy czarnego wilka i robimy z siebie przejaw toksycznej pozytywności. A teraz tylko o dobrych będę myśleć, będę się rozświetlać tylko. Tak się po prostu nie da, jakby zabijając część siebie, nie da się w pełni żyć. No to jak można żyć z tymi dwoma wilkami w piersi? Głaskać je oba sprawiedliwie, karmić je oba sprawiedliwie, doceniać. Oba sprawiedliwie. Oba sprawiedliwie. I widzieć, co wnoszą, jakie mają swoje mocne strony. Bardzo trudne to jest, co pani mówi. Co panie mówią? No to nie jest łatwe. No to co robić? Znaczy tak konkretnie, co to znaczy medytować. Głaskać? Może teraz zrobimy przystanek na tym podejściu? Odpocznijmy chwilę. I ta piosenka, którą wybrałem, Nina Simone z musicalu Hair, to jest piosenka. Właściwie to jest opowieść o mindfulness właśnie. Co jest żywe? I got life, czyli mam życie. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money. Ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind. I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token. I got my hair, I got my
Medytować i kiedy się zobaczy w tej medytacji, poczuje się zniechęcenie, nudę, złość, gniew, jakieś rozżalenie, wstręt, to zamiast szukać jakichś złotych pałaców i miejsca, gdzie ucieknę i będę żyć w krainie, no nie wiem. Wiecznej szczęśliwości. O, wiecznej szczęśliwości i będę doświadczać przyjemności, radości, spokoju i tak dalej, i tak dalej. Wtedy właśnie w takiej praktyce zobaczenie, docenienie tego, że jestem człowiekiem, który ma zaszczyt doświadczać złości, gniewu, wstrętu. Podobnie jak mam zaszczyt doświadczać radości, przyjemności, ekstazy. I mam też okazję zobaczyć, co mi mówi ten mój gniew. Dokładnie tak samo, jak mogę zobaczyć, co mi mówi moja radość. Czego mnie uczy o sobie. Jak się wyrwie z tych piersi ten czarny wilki i zje mnie albo ludzi wokół jak mnie. Będzie dobrze traktowany, to nikogo to nie zje. Tego? Nie. Bo będzie nakarmiony uwagą, nie zdziczeje. Po prostu nie zdziczeje. Będzie się bawił z białym wilkiem. Jak się na nich spojrzy z zewnątrz, to zobaczymy dwie istoty, które ze sobą tańczą. Biegają, bawią się, zaczepiają, prowokują. Ale generalnie rzecz biorąc są w jakiejś harmonijnej relacji, jeżeli mają porównywalną siłę i poziom akceptacji uwagi. No jak przychodzą takie złe myśli. W cudzysłowie źle. Tak, złe. Tak. No to co? Po prostu są i tyle? To możemy zrobić z nimi różne rzeczy. Możemy się w nich zatopić. Możemy je multiplikować. Bardzo często tak robimy. Możemy od nich uciekać w jakieś dobre też w cudzysłowie rzeczy. Próbować je zagłuszyć. Możemy uciekać, wypierać i tak dalej, ale możemy też zrobić coś innego. Możemy dać im przestrzeń. Dać co to im znaczy? Uwagę. Bo to takie też jest banał. Pozwolić, przepraszam, żeby, ja nie mówię o jasne, myśli, tylko o słowie. Pozwolić, żeby płynęły. Po prostu. Przyglądać się im. Można do tego używać różnych metafor. Możemy przyglądać się tym myślom jak chmurom na niebie, jak samochodom, które jeżdżą na ulicę. Od tego też jest nauczyciel dobry, żeby nam to pokazał i pomógł. Ale możemy mieć właśnie ten dystans. Dystans, który się rodzi z doświadczenia i z przyjęcia zgody na to, że życie jest zmienne, że życie jest zmianą. Myśl przyszła, to i pójdzie. Jeżeli nie zacznę jej zasilać swoją uwagą, swoją aktywnością, swoją energią, czy to w kierunku zatrzymania, czy w kierunku rozwinięcia, czy w kierunku wyparcia, to ona sobie pójdzie. Jest wytworem umysłu, jest jakąś energią, która zaistniała w polu świadomości i zniknie. Pytanie tylko, czy mamy w sobie dość świadomości, żeby o tym pamiętać, żeby z dystansem, z tą taką też zgodą na to, że tak jest, poczekać spokojnie, aż ona odejdzie sama sobie. Chmura na niebie, może jak ptak odlatujący do ciepłych krajów, ale może po prostu zwyczajnie wygaśnie. Podobno gdzieś wyczytałam, że po 90 sekundach tak. Każda niezasilana myśl czy emocja odejdzie. Codziennie, regularnie, w powtarzanych medytacjach ćwiczymy. Raz się udaje, raz się nie udaje. Raz jest nam przyjemnie, raz mniej przyjemnie. Ale robimy to, pielęgnując takie wartości jak odpuszczanie, jak cierpliwość, jak akceptacja tego, co się pojawia. W pewnym momencie, czasami po kilku tygodniach, czasami po kilku miesiącach, czasami jeszcze dłużej, zaczynają się pojawiać skutki uboczne. Ta cierpliwość pielęgnowana w trakcie tej praktyki, nagle zaczynamy ją okazywać swoim dzieciom, partnerom, partnerkom. W pracy jesteśmy jacyś tacy spokojniejsi. Nagle przychodzi kolega i mówi, wiesz, a ty tak jakoś zmieniłaś się ostatnio. To są te skutki uboczne. Tylko im bardziej będziemy cisnąć, że tak powiem, o te skutki uboczne i chcieć już i teraz, tym później się pojawią. Jakby to tak streścić, co panie powiedziały w dwóch słowach, to myślę, że to też rodzajżeński będzie. Cierpliwość i życzliwość, prawda? Coś takiego, co jest potrzebne, ale co się wytwarza potem w trakcie. Cierpliwość, życzliwość, akceptacja. Dodając to trzecią. No tak. I to razem daję to słowo na M, które już tutaj zaprosiłam. Mówię o mądrości życiowej, która ma w moim odczuciu, wyczuciu też taki element do tego dystansu, chociaż ja nie lubię tego słowa, ale takiego właśnie zdrowego odstępu od wydarzeń i spojrzenie na te wydarzenia jako na proces, który gdzieś się zaczął, gdzieś się skończy. To się wszystko zmienia, jest ulotne. Dla mnie na tym właśnie polega mądrość, żeby się zgodzić na to, że życie jest takie, jakie jest. Panie mają talent do takich różnych ładnych bałmotów, to ja jeden zacytuję, piękny obraz. Trudny bardzo, ale bardzo ładny. To chodzi o to, w tym na M słowie, stojąc w świetle złapać swój cień za rękę. Tak, poza tym ja bardzo wierzę w to, że im bardziej stoję w świetle, tym dłuższy rzucam cień. I to zawsze jedno idzie w parze z drugim.
Ale rozumiem, że światło jest zasadniczą sprawą, bo tu chodzi o uruchomienie światła świadomości. Bez światła nie będzie tego wszystkiego innego. To jest jednak podróż w stronę światła. Tak, w tym kontekście, tak. A z duchowością jak jest? To jest też takie słowo wytrych. O, no gruby szukają, temat. No ale jakoś w kontekście mindfulness to jest, bo tam jest oddech, ciało, emocje, prawda? Mówiliśmy o tym. No ale szukamy duchowości. No nie wiem, może szukamy jakiejś łudy. No nie wiem, o co chodzi z tą duchowością w kontekście mindfulness. Ja myślę, że mindfulness jest też takim zaproszeniem do spotkania się ze swoimi potrzebami wszystkimi. Tyle, ile się daje rozpoznać, poznać, uświadomić sobie. No i jedną z tych potrzeb właśnie jest duchowość, potrzeba duchowości. Mam wrażenie, że każdy z nas ma swoje prawo do realizowania tej swojej potrzeby, swojej duchowości na swój własny, prywatny, indywidualny sposób. Być może jest tak, że dla niektórych medytacja, mindfulness, czyli naprawdę uświadamianie sobie, co czuję, co jest żywe, zaspokaja tę potrzebę duchowości. Ale ja jestem bardzo ostrożna w łączeniu tych dwóch pojęć. A pani? Ja jestem prawniczką. I jestem. Nie ma takim w kodeksie nigdzie zapisane. Nie, to znaczy. Ale jestem właśnie mocno definicyjna, jeśli w ogóle mogę takiego słowa użyć. I jak ktoś mnie pyta, czy mindfulness jest drogą rozwoju duchowości, to ja od razu mam ochotę zapytać, a czym dla ciebie jest duchowość? Tak niewiarygodnie różne rzeczy. I odpowiedź będzie, no, prawnicza, no, to zależy. Może być tą drogą, a może nią nie być. Aha, tak. No, takie coś więcej. To już słowo nie króluje. Doszło do tego jeszcze, to zależy. Tak, ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest niewygodne w ogóle i takie niefajne, bo potrzebujemy jasnych, klarownych definicji. Prowadzą w życiu do tego światła. Ale no, życie nie jest takie proste. My jako ludzie też jesteśmy skomplikowani i nie da się odpowiedzieć w prosty sposób tak lub nie każdemu. To może inaczej zacznę i zapytam konkretnie. Teraz może panią, bo pani praktykowała zen długo, prawda? Kilka lat, zanim dotarła do mnie. I to są takie słynne odosobnienia na terenie Auschwitz. Pani też brała udział w tych odosobnieniach z mistrzem Bernim Glassmanem. Właśnie. Jak się ma zen do mindfulness? Pani zamieniła jednak jedno na drugie. Nie wiem, czy ja to właściwie interpretuję. Tak, no w jakimś sensie można powiedzieć, że mając no dwie drogi, dwie ścieżki medytacyjne, poszłam w stronę mindfulness. Dla mnie bardzo ważna jest świeckość. No zen też jest świecki, nie? Szczerze, bardzo dużo czasu poświęciłam szukając świeckiej grupy zen. Tak, aha, rozumiem. I wszystkie rozmowy zaczynały się od tego, że zen jest świecki. A wiele moich pożegnań kończyło się na ceremoniach, pokłonach, kadzidłach, śpiewach religijnych. Więc. Rozumiem, no dobrze. No więc właśnie, dla mnie to jest zasadnicza różnica. Czym się różni? Różni się tym, że mindfulness jest ścieżką świecką, nie dąży do oświecenia, nie dąży do podążania w kierunku jakiegoś absolutu, tylko jest po prostu czasami właśnie ekscytującym, czasami mozolnym odkrywaniem siebie i swojego pomysłu na życie, swojego pomysłu na szczęście, swojego pomysłu na potrzeby duchowe czy każde inne. Myślę, że w zen jest więcej elementów dyscyplinujących, pokazujących, o co chodzi. Chodzi o to, żeby się wyrzec swoich potrzeb i myśleć w kierunku oświecenia. A w mindfulness jest inaczej. O co chodzi? A ja wiem. Chodzi o to, żeby poznawać siebie chwila po chwili, dzień po dniu. I już, i właśnie dzięki tej praktyce uświadomić sobie tę właśnie pełnię, kompatybilność różnych zjawisk, akceptować, przyjmować, że właśnie ta zmienność jest, że są różne aspekty życia, czasem piękne, czasem niepiękne, czasem nam się podobają, czasem nam się nie podobają. I to jest o tym dla mnie. I to jest oświecenie? Nie, właśnie to nie jest oświecenie. Ścieżka świadomego życia dla mnie. To, co Kasia na początku rozmowy powiedziała, nie chcę przeżyć życia jak zombie. Ja też nie chcę. Ja chcę przeżyć życie świadomie. Nikt z nas nie wie, ile ma dni do przeżycia, ile ma oddechów do wykonania, ile ma myśli do wymyślenia. Emocji do odczucia. Więc bierzmy, co jest. Bo być może mamy tyle zasobów, tyle możliwości, które nas zachęcają do tego, że
To tak, żyj tak, jakby to był twój ostatni dzień twojego życia. To dobry pomysł. Dla mnie dobry. Za dużo napięcia. Nie, właśnie to odbarcza, to kompletnie nie ma żadnego napięcia. Jakie tu napięcie? Że się trzeba starać wtedy. Nie. Wszystko pozałatwiać, wszystkie sprawy, wie pani, to nie, tak można zrozumieć. Nie. Brać to, co jest do wzięcia. I dawać to, co jest do dania. Tak, oczywiście, i dawać to, co jest do dania. No właśnie, kilka wątków może teraz. Jeszcze dyscyplina jest ważnym wątkiem, prawda? Zen jednak wymaga dyscypliny. No i to jest może źle, może bardzo dobrze. A mindfulness? Mindfulness zachęca. Bez dyscypliny to tak nie wiem, czy... To nie jest tak, że to jest do końca bez dyscypliny. Lubię o tym myśleć nie jako dyscyplinie, bo to słowo też ma określone konotacje w naszych głowach, ale jako takim czułym zaangażowaniu. Codziennie? W momencie, kiedy prowadzimy kurs MBSR, czyli właśnie kursy redukcji stresu metodą opartą o mindfulness, one trwają dokładnie 8 tygodni na te 8 tygodni kursanci podejmują konkretne zobowiązanie. Przede wszystkim udziału w zajęciach, ale po drugie codziennej, regularnej praktyki. I to jest medytacja, która trwa około 40-45 minut. No to jest zobowiązanie. Tygodni, wie pani, a to trwa pewnie lata, żeby to lustro doczyścić, nie? No właśnie, badania pokazują, bardzo konkretne badania pokazują, że te 8 tygodni to jest wystarczający czas, żeby nasz mózg już się przebudował. Ale potem nasza cudowna neuroplastyczność mózgu pokazuje krótki mechanizm. Może zarosnąć brudem z powrotem. Dokładnie. Tak. No tak. Dokładnie tak. Te nowe połączenia neuronowe, które sobie wysiedzimy, wymedytujemy, jeżeli nie będziemy ich pielęgnować, to one po prostu wrócą do starych, dobrze utrwalonych. Trybem zadaniowym się posłużę i zapytam, ile to trzeba potem, jak już to 8 tygodni minie, to też tak kilkadziesiąt minut dziennie praktyki? To jest trochę tak jak z dietą. Albo będziemy traktować mindfulness jak dietę, razem z tymi wszystkimi rygorami, że to mogę, a tego nie, albo po prostu włączymy ją w swój styl życia. Nie będziemy na diecie non-stop, tylko będziemy prowadzić zdrowy styl życia. A w tym zdrowym stylu życia medytacja będzie po prostu częścią. Czyli nie dyscyplina, a pilnowanie się jakby. To jest trochę inaczej. Czułe zobowiązanie. Aha, no to jeszcze. Zaangażowanie. Tak. Zaangażowanie. No tak, bardziej po kobiecemu jednak. Widać różnicę. Trochę być może czuć tę różnicę, ale mam kolegów nauczycieli, którzy, w sensie mężczyzn, którzy patrzą na to bardzo podobnie. Właśnie czułe zaangażowanie. Poza tym regularnie nie zawsze musi oznaczać codziennie. Tak, rozumiem. Ale medytacja, mindfulness, jest spotkaniem ze sobą. W świetle z cieniem za rękę. Też. W związku z tym, jak dla mnie, to ile ja razy w miesiącu, w roku, w tygodniu, w dniu chcę się spotkać ze sobą i spytać, cześć, jak się masz? Co jest w tobie żywe? Co czujesz? Jak jestem w tym czułym zaangażowaniu, to nie jest tak, że ja się muszę zmuszać, że ja muszę koniecznie przynajmniej 3 razy w tygodniu. Po 45 minut, tak, bo to jest, aż wybiegą. Bo to jest wtedy tak naturalne, tak spontanicznie wypływa z tej potrzeby bycia ze sobą w bliskości. Czasami jest tak, że jak rozmawiamy między sobą praktykami, to pytanie, a ile medytujesz dziennie, ile minut, ile godzin i tak dalej, wydaje się absurdalne, śmiejemy się trochę z tego. Ja przepraszam i dziękuję, że się pani ze mnie nie śmieje, bo ja takie pytanie zadaję dzisiaj cały czas. To nie jest o tym, żeby się jakoś tak śmiać z czegoś, tylko po prostu mieć do tego właśnie takie poczucie okej. Próbuję łapać dystans też do tych swoich pytań, ale idę tym trybem takim. Bo to jest naturalne, że chcemy wiedzieć. Właśnie w odbiorców. Tak, to jest naturalne, że osoby, które nigdy nie medytowały albo miały do czynienia z jakimiś takimi dziwnymi medytacjami, to jak przychodzą, mają bardzo zasadnicze i proste pytania. Jak mam siedzieć? Czy mam siedzieć? Czy mam leżeć? Ile czasu mam to robić? Czy mam zamknąć oczy, czy je otworzyć? I to są wszystko bardzo zasadne pytania. I w momencie, kiedy trafiają na nauczyciela, który wie, co robi, to on im pokaże tę drogę. No tak, ale nie będziemy może o tym rozmawiać, bo to chyba szkoda czasu. Łatwo znaleźć takie informacje w różnych źródłach. To my idziemy w to nie i w to zależy. Ale dobrze, to ja na chwilę spróbuję wyjść, jak mi się może uda, z tego trybu zadaniowego, bo tak jak słucham pań, a zwłaszcza chyba tej ostatniej wypowiedzi pani Małgorzaty, to właśnie tak jak z miłością to jest. Codziennie coś mam. Koniecznie, jakiś tak. tryb, prawda, że przytulić się 10 razy albo 100, albo... To, albo coś powiedzieć coś konkretnego. Powiedzieć. Po prostu to już wtedy samo idzie jakoś, samo leci, płynie. Dobrze powiedziałem, proszę pani? Tak, proszę pana. To dotyczy miłości, ale dotyczy też właśnie tego, o czym mówiłyśmy, o przeżywaniu życia, o szczęściu, że odkrywanie tego zachęca do zapewniania sobie tego, co nam daje, co nam daje pełnia życia, co nam daje szczęście, co nam daje mądrość, cokolwiek. A co może zabrać? Teraz wejdę znowu w tryb zadaniowy i zapytam, tak jak klient przed zapisaniem się na kurs. Czy to może zaszkodzić?
Może? Tak widzę, że pani ma Małgorzata... Ja kiwam głową, bo słowo... ciała świadczy, że... tak, bo że coś jest na rzeczy. Że coś jest na rzeczy. Co może zabrać? Złudzenia, które kochamy. Są takie pakiety złudzeń, z którymi mamy się świetnie, które uwielbiamy. Cieszymy się, że możemy je sobie pielęgnować. I na przykład takie ulubione złudzenie, że żyję w szczęśliwym związku, cudownym związku, jak my się kochamy. Niestety w lustrze świadomości, jak zwłaszcza się to lustro już troszeczkę oczyści, może pokazać, że tak, fajnie jest tak myśleć, ale to nieprawda. Ale kiedy się zbliżę do tego, co czuję, zbliżę się do tego, jakie moje potrzeby kwitną w tej relacji, a jakie nie, wręcz przeciwnie, to może się okazać, że tak fajnie się było łudzić, a tu raptem, ups. I to jest też ta zmiana nieunikniona, czyli przytomne spojrzenie na siebie. Nie moi? Świat się dobija zewnętrznie. Co robimy? No dobrze, no niech sobie tam podzwoni. Mnie to w ogóle nie kocha, rusza. To zaczeka, zadzwoni jeszcze raz. No właśnie, żeby powiedzieć, dlaczego nie odbierasz. Przestało. Złudzenia i pozory. Co na temat. Jest zapisane na ten temat? W kodeksach? Tak. Lubimy żyć w jakimś wyobrażeniu na temat samych siebie, tego jak się prezentujemy, swojego wizerunku, swojego życia, swojej pracy, swoich związków, swoich relacji. Często mindfulness zabiera nam te pozory i te złudzenia. I możemy na to pozwolić albo nie. Mamy wybór. Mamy wybór i samą w sobie wartością jest zobaczenie tych złudzeń. I możliwość wyboru. Dobra, widzę to, ale pielęgnuję. Albo wybieram odważnie, dość. Nie chcę tak. No dobrze, ale ten temat, że może zaszkodzić, to jeszcze nie został chyba wyeksploatowany. Myślę o tej pozytywności, która się kojarzy. Pani chyba nawet tego zwrotu użyła. Toksyczna pozytywność, tak. Która no, obowiązuje powszechnie. Mindfulness, no jak ładna. Rozumiem. No tak, różowa i jaka tam jeszcze? Puchata. Puchata. Puchata to takie ładne słowo. No tak. No właśnie. Przystępuję do tej praktyki z takim oczekiwaniem. Zastanawiam się nad tym, czy to nie jest ta krzywda. Jest. Albo zrobi to sam, albo trafi na kogoś, kto mu to zrobi. Na kogoś, kto mu właśnie powie, że jak będziesz medytować, to będziesz szczęśliwa. A jeszcze dołoży do tego otoczkę. Super śmigające konto na Instagramie. Warsztaty, na których siedzi się w świecach i w cudownych okolicznościach przyrody. To nie znaczy, że to wszystko z założenia jest złe. Ale no właśnie, forma albo treść. I w tej toxic positivity forma jest wszystkim. Poza tym też żyjemy w czasach, w których sprzedaje się energię. Co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo poza dużo prądem, osób, który poza, dołożeje? Jest bardzo dużo osób, które moim zdaniem, to jest moja osobista opinia, sprzedają energię, zapraszają na tego typu warsztaty rozwojowe. One mogą być pod różnymi słowami. Pod słowem medytacja, pod słowem mindfulness, pod słowem samorozwój. Miliony. Uzdrowienie. Uzdrowienie duszy ostatnio jest chyba bardzo modne. Nie? Mnie przeraża osobiście. Różne mogą być słowa, ale to są tylko słowa. I jeśli te słowa są ubrane w przepiękną formę i ten ktoś mówi, teraz będziesz szczęśliwa, otwórz się na to, otwórz się na obfitość, która płynie do ciebie z życia, wszechświata, przyrody, czegokolwiek. I jeśli trafi na podatną osobę, podatną na tego typu manipulację, bo to jest forma manipulacji, i ta osoba w to wejdzie, zapłaci za to, przyjdzie na warsztaty, dostanie zastrzyk energii, tej pozytywnej energii, takiego wzniesienia, że tak, ja teraz jestem królową świata i wszystko mi się uda, po czym pojedzie do domu, miną 3-4 dni, wróci do swojej szarej rzeczywistości. I będzie zjazd. I będzie zjazd. I teraz znowu ma wybór. Bardzo często jest tak, że wróci po kolejną dawkę. Tutaj, jak rozumiem, zjazdów już nie ma, albo są mniejsze zjazdy, mniej bolesne zjazdy, no bo one muszą być w życiu. Chodzi mi o praktykę mindfulness. O tą prawdziwą praktykę. Tak, że to jakoś chroni, to o to chodzi też? Tak się dzieje jako efekt uboczny? Kusi mnie, żeby powiedzieć tak, że tak się dzieje jako efekt uboczny, bo sama tego doświadczyłam. Znam wiele osób wśród swoich kursantów, kolegów, praktyków, którzy tego doświadczyli, więc tak jest. Ale nie oczekujmy tego. No. Aha, jasne. Ale rzeczywiście... To jest trudne rozróżnić te dwie rzeczy, prawda? Tak. Ćwiczyć i nie oczekiwać efektu. Tak, i wtedy ten efekt będzie. To jest największy paradoks. Bo to jest o zaufaniu. To jest o zaufaniu do życia, do ścieżki mindfulness na przykład. Tak, bo pielęgnujemy też zaufanie do siebie. I to zaufanie do siebie jest niesamowicie mocnym czymś. Bo potem niezależnie od tego, czy doświadczymy przyjemnych, nieprzyjemnych rzeczy, kryzysów, na przykład upadku właśnie, to mając to zaufanie do siebie, wiemy, że sobie poradzimy. Przekładając na inne słowa i terminy, to trochę tak jak z ukrytym programem szkoły.
Tak, że szkoła uczy tam, nie wiem, czegoś jest program, ale także uczy na przykład dyscypliny. No, że trzeba przyjść do szkoły albo wziąć udział w zajęciach. Trochę tak jest, bo jak pielęgnujemy w trakcie praktyki, pielęgnujemy te wartości związane z medytacją właśnie, jak akceptacja, życzliwość, cierpliwość, nieosądzanie i jeszcze kilka innych, to potem praktykujemy je też w życiu. Mhm. No właśnie w życiu teraz jeszcze. To cudowne słowo siebie ma dwa znaczenia. Siebie i siebie, czyli my. Mhm. I czy ten no to jestem mężczyzną, ten mindfulness, już niech będzie też, bo też żeby to było dla mężczyzn trochę, chociaż co? Jasne. Jest też. No pewnie. No dobrze. Bardzo jest. To, zdarza się. No. To on też jest tak dla siebie, czyli dla nas? Czy są skutki interpersonalne, że tak powiem, społeczne? Muszą być. One są nieuniknione znowu. No właśnie, to jest nieunikniona zmiana, która następuje. Mhm. Jest taki banał, o którym się mówi, że jak chcesz zmienić świat, to musisz zmienić siebie. No tak, tak. Taki truizm. No i to ale prawda jest. To jest prawda. On ma swoją głęboką prawdę i w trakcie medytacji mindfulness, gdy praktykujesz zmieniając siebie, zmieniasz świat. Po prostu. Najpierw swoje najbliższe środowisko, swoje relacje z partnerem, z dziećmi, z rodziną, relacje w środowisku pracy, a potem nagle zmiana dzieje się w świecie. Mhm. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało. No właśnie, jakkolwiek banalnie, zwyczajnie. I chciałabym nawiązać do mojej nieseksownej kompletnie wypowiedzi z początku naszej rozmowy, że naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego. To się dzieje. Stawanie się coraz bardziej mindful, coraz bardziej uważnym, to jest nic nadzwyczajnego. Jest efektem po prostu codziennych ćwiczeń. Jeżeli stykam się z, na przykład ze swoją złością, uczę się ją zaakceptować, uczę się dać jej przestrzeń, no to w naturalny sposób w relacjach z innymi jestem bardziej skłonna do tego, żeby zaakceptować czyjąś złość. Mhm. Być w zgodzie z tym, że ktoś może odczuwać złość, może ją wyrażać na sposoby, które są dla mnie przyjazne lub nieprzyjazne, ale to, że ktoś czuje złość, gniew, parę innych jeszcze z długiej listy tak zwanych trudnych emocji, mam na to zgodę. Z definicji relacje się zmieniają. Dzięki temu nieocennemu przyjmowaniu, że tak jest. A im bardziej ufam sobie, tym łatwiej mi zaufać innym. No tak, to co zrobić z tak pięknie rozpoczętą rozmową? Pomedytować. Tak, ale bo jeszcze mam taką refleksję. Pytanie, to jest trudne pytanie. Zmiana nieuchronna nastąpi. Co ja wtedy zrobię ze swoim życiem? Co ja zrobię z tym czasem, który dostałem? No i nie? Tu jesteśmy. I ale tu prawda? Jesteśmy. Właśnie. Co ja z tym zrobię? No właśnie, tak. Przeżyję świadomie? Zacznę doceniać? Zacznę się cieszyć, że żyję? Zacznę się cieszyć, że inni wokół mnie też są żywi? Ciągle pani o tym mówi. To bardzo ciekawe, o tym byciu żywym. To właśnie to znaczy, co już powiedziane, czy coś jeszcze? To jest w ogóle o zaangażowaniu. Bycie żywym dla mnie to jest bycie obecnym i zaangażowanym w to, co się dzieje we mnie, wokół mnie, w relacjach. To jest też to doświadczanie pełni życia. Bo jeśli mówimy, że nie chcemy być zombie, ja nie chcę, Małgosia nie chce, a przeciwieństwem zombie jest żywy człowiek. Chcemy być żywe. Mieć wolność doświadczania wszystkich emocji, wyrażania siebie i, no i bycia. Ktoś powiedział takie bardzo ładne słowo, to akurat nie z kręgu mindfulness. Jakiś poeta, nie pamiętam kto, mniej więcej, że późno zrozumiałem, że mam zaszczyt stąpać po tej ziemi. To jest bardzo pięknie powiedziane i to też chyba to słowo się dzisiaj pojawiło kilka razy, prawda? Że, bo rzeczywiście, to jakbyśmy na to tak spojrzeli, tak poczuli, jest. To jest prawda, że mamy taki zaszczyt. Tak. Mamy zaszczyt, mamy przywilej i czasami mamy wystarczająco dużo mądrości, żeby nazwać to szczęściem. A to ci dopiero. No i wyszło to szczęście z worka. To było bardzo sexy, tak? No, to nareszcie coś sexy. Znowu, już chyba drugi raz jakaś sexy. No naprawdę. Ale serio, ja naprawdę tak to czuję, że o tym szczęściu, co Kasia mówiła, że nie dąży do szczęścia. Pewnie, że nie. Bo można je na różny sposób nazwać. Tak, a jednocześnie jest taki moment, w którym człowiek odczuwa taką po prostu radość istnienia, która dla mnie osobiście jest szczęściem. Każdy z nas ma inną definicję, inne poczucie i tak dalej, ale mnie się to łączy. Bardzo dziękuję. Bardzo panią dziękuję za rozmowę i za tę książkę. A chyba jeszcze nie powiedzieliśmy, jaki jest tytuł. To może panie powiedzą już jako autorki, co?
No to może przeczytam. Proszę bardzo, pani zapomniała. Nie pamiętam. Odkrywanie mindfulness. Szczerze o medytacji uważności. Aha. Pani Małgorzata Jakubczak i pani... Katarzyna Kędzierska, bardzo mi miło było. Mnie też, dziękuję bardzo. Ja też dziękuję za tę przygodę. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję patronkom i dziękuję patronom. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman. Ogromnie i wszystkim. Dzięki temu wsparciu powstaje K3 i możemy razem wędrować, więc jestem ogromnie wdzięczny i... No i zapraszam Państwa na Patronite, gdyby ktoś chciał dołączyć swoje wsparcie. Dziękuję za wspólną wędrówkę. No i za tydzień spotykamy się na szlaku. Zapraszam najserdeczniej. No i jeszcze na koniec. Wybrałem taką piosenkę, która... Trochę przekornie wybrałem tę piosenkę. Była mowa o zombie. Nie chcę przeżyć życia jak zombie. Nie chcemy przeżyć życia jak zombie. Mindfulness nam w tym bardzo może pomóc. No ale ta przekora polega na tym, że śpiewają zombies. Fantastyczna grupa z lat 60. I to też będzie na zakładkę jakby z zaproszeniem na kolejną wyprawę. Do kolejnego odcinka K3. No to już znikam. Do widzenia, pa pa. I zapraszam. Dariusz Bugalski. The warmth of your love's like the warmth from the sun, and this will be our year to a long time to come. Don't let go of my hand now, the darkness has gone. This will be our year, took a long time to come. And I won't forget the way you helped me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling, I love you. You gave me faith to go on. Now we're there and we've only just begun. This will be our year. Took a long time to